Z urzędu powinien po prostu wiedzieć o tym, że to jest nierealne zgodnie z ustawą o planie zagospodarowania przestrzennego. Zwykły obywatel ma się znać na tym, jak prawnicy nie wiedzą, czy to jest dobre, czy to nie jest złe. W 2003 roku nikt jeszcze nie wiedział o takich intensywnych budowach, jak u nas by trwało. I trzeba walczyć o to, żeby tego nie było. A zresztą... Chciałam zwrócić się z gorącą prośbą do Rady Gminy o udzielenie nam poparcia i poparcie nam tego problemu, rozwiązanie tego problemu, żeby uchwalić zmiany w przestrzennym zagospodarowaniu wioski. Zajmujemy, robimy całe procedury. W procedurach jest też wyłożenie tego planu, ewentualne uwagi. Inwestorzy, którzy są, mają tereny, czy potencjalni inwestorzy składają jakieś zastrzeżenia, tak? Do tego mogą składać. Uwagi. Jakie uwagi to może mieć konsekwencje na to, że chodzi o to, żebyśmy po prostu nie podjęli się procedury, nie wyłożyli sporych pieniędzy i nie okazało się, że później to zostanie odrzucone i nie będzie żadnego efektu, a będą się odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Wojewoda nie ma nadzór prawny wojewody, nie ma prawa ingerować w politykę przestrzenną gminy ustanowioną przez radę. To jest kompetencja rady, a nie wojewody. Natomiast wojewoda może uchylić plan, uchwałę, zresztą uchwałę dotyczącą planu, jak i każdą inną uchwałę Rady Gminy, jeżeli stwierdzi, że jest sprzeczność z aktami prawnymi wyższego rzędu. Czyli jeżeli stwierdzi, że mogą składać takie wnioski, żeby coś zmienić, na przykład tą strefę zmniejszyć do 50 metrów, mają takie prawo, taką uwagę złożyć. Natomiast procedura jest taka, że pierwszą instancją, która rozpatruje złożone uwagi, jest wójt gminy i on decyduje, czy daną uwagę przyjąć, bo jest zasadną, czy ją odrzucić. Jeżeli zostało odrzuconych ileś tam uwag, to następną instancją, która musi rozpatrzeć te odrzucone przez wójta złożone uwagi, jest Rada Gminy. I Rada Gminy poprzez głosowanie ustala, czy daną uwagę przyjmujemy do projektu planu, czy ją odrzucamy.